czas. Cześć, dzień dobry, buongiorno. Hej, hej. Witajcie w nowym vlogmasie. Dzisiaj rodzice mają wychodne, jedziemy na imprezę i zabieramy Was ze sobą. Oliwier został dzisiaj pierwszy raz z moimi rodzicami, więc zobaczymy, jak dziadkowie przetrwają tą próbę, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni. Ten pierwszy chyba raz był dla nas taki bardziej, nie wiem, cięższy. Dla mnie bynajmniej. Nie no, zdecydowanie. Wiadomo, jak pierwszy raz zostawialiśmy dziecko, to mieliśmy cały czas w głowie, jak to będzie, jak sobie poradzą osoby, które go pilnują. No ale teraz to już jest zdecydowanie łatwiej. On jest dużo większy. Sam też potrafi sobie dużo lepiej radzić i no fajnie. No to prawda, to prawda. Zobaczymy, no mamy sporo kilometrów jeszcze przed sobą. Warunki dzisiaj na drogach, no jak warunki atmosferyczne, nie są najlżejsze, nie są najłatwiejsze. No wiadomo, zima się rządzi swoimi prawami, jest pięknie, oby tak zostało do świąt, no ale jeżeli chodzi o dłuższe trasy, no to sami zobaczcie. Ja już, jak widzicie, mam make-up gotowy. Mam nadzieję, że zdążymy się jeszcze przebrać i chcę nakręcić sobie włosy, ale jak wyjdzie, no to zobaczymy. Dzisiaj postawiłam sobie na taki trochę mocniejszy look. Diamenciki, takie w sumie cekiny, kupiłam sobie w Rossmanie. Zawsze to nadaje takiego imprezowego wyglądu. Jak impreza, to impreza. Dawno się tak też nie malowałam, no bo nie mam takich okazji teraz, żeby się tam stroić czy malować. Pewnie jakiś wymyślniejszy makijaż również na święta sobie tutaj wymyślę. Tak to wygląda. Oczywiście usta to są tylko na drogę, ponieważ zamierzam sobie mocniejszy kolor użyć. Mam dwie kreacje do wyboru. Jak każda kobieta, wiadomo, nie, że nie mam w czym pójść, tylko nie wiem, w czym będę szła. Dlatego zawsze lubię mieć wybór. No i w sumie finalnie zobaczycie, jak to będzie. Na pewno jeszcze z drogi będziemy coś nagrywać, ponieważ pewnie coś przekąsić trzeba. Mi już zasło w gardle. Nie mamy nic do picia, więc wybraliśmy się jak suje za morze. Proszę. Suje nasz pan. O, patrzcie na jestem to. Jestem jak zawsze przygotowany. Lubek mnie zaskoczył po raz kolejny, więc plus dla niego. Jest niegazowana. No, więc jesteśmy uratowani. Przymusowy przystanek. Zajechaliśmy coś zjeść. Ogólnie mam taką rozkminę, że ostatnio w McDonaldzie to byliśmy jeszcze zanim mieliśmy dziecko. Tak, to prawda. No zawsze gdzieś po trasie, obojętnie gdzie to było, to robiliśmy sobie krótkie pauzy. Wiadomo, z Oliwierem mamy inne pauzy, wiadomo. Jesteśmy przystosowani do niego, ale fajnie. Zaraz dostaniemy szamkę. A że jest zima? Że jest zima? To co zamówiłaś? Drwala. Pierwszy raz w życiu będę jadła drwala, więc też będzie pierwszy raz, nie pierwszy raz w McDonaldzie na drwalu. Na drwalu? Na drwalu. Pierwszy raz na drwalu. Ale humory nam dopisują. Jeszcze w międzyczasie poszłam do apteki dokupić sobie medykamentów, bo no czuję, że coś mi rozkłada i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Lubek jest zdrowieje. Ja już jestem taka chorutka. Ja troszeczkę. Już jestem zdrowy. W pełni sił. W pełni sił. I przeszłę teraz na ciebie. Tak. No dobra, dobra, czekamy na kanapkę. Mój drwal wygląda całkiem zacnie. Nie wiem, czego mam się spodziewać. Wzięłam z kurczakiem. Ja bardzo lubię drwala. Ale patrzcie na to, to jest mój sposób. Zawsze do kanapki, tutaj wchodzą wam frytki idealnie. Teraz no. Może nawet jeszcze keczupem polać. Także polecam, polecam. Tak. Lubek je tak, a ja jem tak, nie? Na dwa. Więc co człowiek to. Obyczaj. To obyczaj. Dobra, próbujemy. Sosik barbecue. Lubek jak zagląda. No taki inny, nie wiem co za sos. Serowy chyba. No, coś innego. Całkiem, całkiem spoko. A few moments later. Dobra, jesteśmy na miejscu, już gotowi w pełni. Światło... Mniej więcej, właśnie kończy się ubierać. Tak, kończymy się ubierać, szykować i co? I idziemy na imprezkę. Miło spędzać czas. Tak się prezentujemy, proszę bardzo. Bardzo ciepło tutaj mamy. Lubek z Kiety nasze założył. Pokażę wam. Oczywiście, tutaj proszę bardzo, trzeba sobie ładnie miejskie szanty wyeksponować Skietę, to znaczy leciutko podwinąć spodnie i będzie sika la fomu. No, mądrość się mojego ludzka, nie? Thank you.
następny. My już jesteśmy w drodze do domu. Impreza wczoraj była przednia, naprawdę znakomicie się bawiliśmy, więc pozdrawiamy z tego miejsca całą naszą ekipę, która była obecna w tym dniu. No i co, ja już wczoraj byłam lekko podziębiona, rozłożyło mnie trochę totalnie, więc wcześniej skończyłam swoją imprezę, no ale to z racji tego, że wiecie, no mamy małe dziecko w domu i chciałam się też zregenerować. No Lubek stracił głos, jak co imprezę. Jak co imprezę, to jest moja przypadłość, że zawsze jak jest głośno, jak ja głośno mówię, coś mam z gardłem, że zawsze tracę głos. Tak. Więc standardowo. No ale było bardzo pozytywnie, super, oby takich imprez więcej było. Być może jeszcze uda nam się kiedyś spotkać. I co z takich ciekawostek, no to tutaj pod ręką w sumie mam pamiątkowe zdjęcie z dziewczynami. Proszę bardzo, Ola i Tereska na pewno kojarzycie. Święta Trójca z programu, z naszej edycji. Fajnie było się zobaczyć po takim czasie. I się czułyśmy w sumie jednogłośnie, oznajmiłyśmy, że czujemy się tak, jakbyśmy widziały się wczoraj. Więc super, bo minęło już 2 lata tak naprawdę, a kontakt ciągle mamy ze sobą. Raz więcej piszemy, raz mniej ze sobą, bo wiadomo, każde z nas ma życie, ale no, mówię, dzięki programowi te znajomości no, wiąże się no, praktycznie już na całe życie. Także super. Lubek również poznał większość ekipy rolnikowej. Bardzo, bardzo pozytywne mam odczucia, naprawdę. Bardzo wszystkich polubiłem, fajna ekipa, fajnie, że wszyscy się w ten sposób razem trzymają, łączą się, spotykają. No jest to niesamowite i no naprawdę bije bardzo pozytywna energia. No. Więc dziękujemy z tego miejsca wszystkim, którzy byli obecni. No i co, podążamy do domu. Mama dzwoniła, powiedziała, że Oliwier spisał się na medal i jest złotym wnukiem. I może z nim zostawać, więc naprawdę kamień serca, tym bardziej, że jak leżałam już w łóżku, przypomniało mi się, że nie powiedziałam jednej istotnej rzeczy mamie. Tam chodziło o dotyczące oświetlenia w czasie nocy u Bobaska, ale mniejsza o to mama sobie doskonale poradziła, ale wiecie, nie mogłam przez to spać, mogłam napisać wiadomość, ale stwierdziłam, dobra, nie będę o tej godzinie pisać już do mamy, ale no, poradzili sobie super. Przed nami długa droga, bo jeszcze mamy prawie no, 3,5 godziny przed sobą. No, jakieś przebitki dla Was również będziemy tutaj mieć. No i co? I chyba czas trochę pośpiewać, bo wczoraj śpiewania było za mało, nie? No i co? I nas zasypało jeszcze ogólnie, tak. To powiem. Bo i tutaj, gdzie jesteśmy, zasypało i podobno w Jeleniej Górze przed chwilą rozmawialiśmy z moją mamą. Też mówiła, że świeża dostawa śniegu, a więc zmierzamy w nasze zaśnieżone rewiry. Jeszcze taka ciekawostka dla Was, dla wszystkich nowych obserwatorów i subskrybentów. W zeszłym roku wypuściliśmy singiel Łezka w oku. Ja byłam w ciąży i chciałam taką pamiątkę stworzyć dla Oliwiera, więc zachęcamy do przesłuchania naszego kawałka. Tak samo jak i nasze ujawnienie, singiel ujawnienie. To był singiel, który został wypuszczony na nasze ujawnienie, jak sama nazwa wskazuje. Gdy pokazaliśmy się pierwszy raz no, w internecie, więc jeżeli jesteście z nami tutaj nowi, zapraszamy Was właśnie do przesłuchania naszych singli. Jesteśmy już w domu, Lubek wziął się już za jedzenie obiadu, proszę bardzo. Ja już pałaszuję. Tak, także dziękujemy z tego miejsca rodzicom, którzy wspaniale się zaopiekowali Bobaskiem i w międzyczasie jeszcze obiad przygotowali dla nas, więc taka pomoc to naprawdę skarb. Rosołek wjechał, drugie danie tutaj już będzie spożywane. I coś chciałam jeszcze pokazać. Nasze nie coś, tylko kogoś. Synek, cieszysz się? Fajnie było z dziadkami? Super? Wow, tak? Ale wiecie, jak on się cieszył na nasz widok, prawda? I zaczął od razu opowiadać po swojemu. No tak, już tutaj wariacje na swojej macie. Hopsa, hopsa. Kochany Bobasku. Dobrze, ja też się biorę za jedzenie. Słuchać po moim głosie, że no rozbiera mnie coś, rozkłada, znaczy nie rozbiera. I co? Aha, i nagrywam to wszystko bez... Jesteśmy już w domu, Lubek spożywa drugie danie. Ja już pałaszuję. Tak. Oli zadowolony, dziadkowie spisali się na medal, wnusio był grzeczny, tak? No super, moja żabko piękna, tęskniliśmy za tobą. I od razu, jak przyjechaliśmy, a ja zobaczył nas,
zaczął opowiadać, zaczął się cieszyć i widać taką ekscytację w jego zachowaniu. Jesteśmy już po rosołku, także dziękujemy, mamo i tato, dziękujemy za wspaniałą opiekę, również za obiadek z trasy, wiadomo, rosół wjechał, teraz drugie danie. No i co, ja idę się dalej kurować za chwilkę, Lubek w sumie też, po tym ciężkim weekendzie, ciężkim, intensywnym weekendzie. I dziękujemy za dzisiejszego Vlogmasa. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem.